Marta Szymik, witam w kolejnym wydaniu, tym razem plenerowych wideo zapowiedzi. Jesteśmy w Cieszynie, bo właśnie tutaj, w Cieszynie, już jutro, czyli w sobotę, odbędzie się pierwszy turniej piłki nożnej ulicznej. Ale zanim o tym wydarzeniu, sprawdźmy, jak można sobie zaplanować dzisiejszy, czyli piątkowy wieczór. Przenosimy się do Skoczowa, bo właśnie tam startuje Festiwal Filmów Przewrotnych. Dziś oficjalne otwarcie o godzinie 16, a na dobry początek rozmowa z Jolantą Dygoś, później dwie projekcje. W sobotę ciąg dalszy tego filmowego wydarzenia, drugi dzień rozpocznie się koncertowo o godzinie 17. Zaś w niedzielę projekcja pierwszego filmu będzie miała miejsce o godzinie 15. Warto pamiętać, że impreza jest biletowana, a ilość miejsc ograniczona. Szczegóły na plakatach. Zmieniamy klimat i przenosimy się do Wisły. Już dziś, czyli w piątek, startuje czwarta runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Śląska, czwarta runda historycznego Pucharu Polski, szósta runda Mistrzostw Polski historycznych rajdów na regularność, a także 65. rajd Wisły. Start 18.50, plac Hofa w Wiśle. Meta rajdu i ceremonia rozdania nagród będzie miała miejsce w sobotę o godzinie 16.30 w Istebnej przy Skoczni. Szczegóły na stronie organizatorów. Z kolei w sobotę na pierwsze targi żywności ekologicznej i tradycyjnej zaprasza Rada Sołecka w Kończycach Małych. Odbędą się w sali widowiskowej zamku. Różnego rodzaju produkty będzie można kupić od 9 do 17. W tych godzinach dostępny również kącik plastyczny dla dzieci, stoisko informacyjno-promocyjne, ale to nie koniec atrakcji. Od 11 do 13 zaplanowano warsztaty pszczelarskie, a do 15 warsztaty kulinarne dla dzieci. Wstęp wolny. W najbliższy weekend nie zabraknie sportowych propozycji. W Cieszynie w sobotę odbędzie się pierwszy turniej piłki nożnej ulicznej. Start godzina 9 za halą widowiskowo-sportową. Wracamy do Skoczowa. W niedzielę w Kościele Ewangelickim Świętej Trójcy odbędzie się ekumeniczny koncert zorganizowany w ramach obchodów roku jubileuszowego stulecia skoczowskiego chóru Gloria. Wystąpią chóry i zespoły Ziemi Cieszyńskiej. Start godzina 17, wstęp wolny. A na koniec przenosimy się do Istebnej. Czas na rozsot owiec na stecówce. Nie zabraknie pysznych owczych serów i wspaniałej atmosfery, ale przede wszystkim owiec. Impreza rozpocznie się o godzinie 13. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu wideo zapowiedzi, a więcej informacji o imprezach, wydarzeniach sportowych i kulturalnych znajdziecie w zakładce Wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.